Jest duży problem, jeden z wielu, z falownikiem, przetwornikiem fotowoltaicznym z tej firmy. No tu mam teraz sytuację taką, że już świeci dobrze słońce. No i właśnie, na ekranie pokazuje, że niby pobiera i z sieci, i z fotowoltaiki. Tu jest moc pobierana z fotowoltaiki. No i to słońce świeci w stały sposób. Oczywiście pobór mocy w domu z odbiorników jest mniej więcej stały. A to tak faluje, faluje, faluje. No tu podłączyłem w szereg mały opornik, żeby na mierniku wychyłowym, takim normalnym, było widać te zmiany. No i właśnie, i to tak wygląda. Odbiorniki pobierają mniej więcej tę samą moc cały czas. Jest komputer włączony, monitory, jakieś tam oświetlenie w domu. A tu widać, że rytmicznie, w dość szerokim zakresie, zmienia się. Więc to jest, podejrzewam, ta praca to MPPT. No ale to w tak dużym zakresie to w ogóle jest katastrofa. Straszne, bardzo kiepskie wykorzystanie mocy. Czy da się to urządzenie, ten falownik jakoś ustawić, żeby on stabilnie pracował? To jest OG5500 model. OG5500. Tam przedrostek FPG chyba, czy jakoś tak. Zaraz, o, na instrukcji zobaczmy. PGF OG5500, ten większy. No to tak, jeden z takich początkowych kłopotów uruchamiania instalacji.